Czy Wargaming przesadził nerwiąc Minotauro i Super Conquerora? To dzisiaj będziemy chcieli sprawdzić. Moi drodzy, witam Was serdecznie i tym razem jesteśmy na serwerze testowym, aby ocenić, czy warto jeszcze grać lub wbijać dwa wcześniej wspomniane pojazdy. Zacznijmy od Minotauro, którego lista zmian jest zdecydowanie dłuższa. Po pierwsze, mamy osłabienie pancerza. Pancerza, który przed zmianami wyglądał tak naprawdę idealnie i Minotaur grający na wieżę było niemal nie do ruszenia. Jedyną szansą było posiadanie bardzo wysokiego pojazdu, jak chociażby Maus, aby móc mu się wstrzelić w ten tylny właz. Po zmianach wygląda to zupełnie inaczej, a to dlatego, że prawy właz, który dotychczas miał około 340 mm efektywnego pancerza, teraz ma 260. To jednak nie koniec, ponieważ, choć nie podano tego w artykule, Mocno zmieniono także lewy włas, i on z 340 ma teraz między 240 a 250. I wiem, co teraz część powie: że to jest tragedia i to jest koniec pojazdu, ale nie do końca. Dlatego, że tylko totalny pomidor będzie stał nieruchomo i nie przeszkadza wam w celowaniu. Jeśli do tego dołożymy dynamikę, dołożymy do tego podbijanie pancerza, to rzeczywiście nie będzie tak kolorowo. I przy dobrej grze, Minotauro na pewno będzie jeszcze odbijać tymi wozami. Wydaje mi się, że bez Golda na 910 tierze to nie ma co w ogóle podejmować walki. Dlatego, choć jest to wyraźna zmiana, to nie uważam, że to po prostu będzie tragedia. I oprócz tych zmian w pancerzu mamy jeszcze zmianę w liczbie HP z 2100 na 2000, zwiększono także rozrzut przy obrocie kadłuba i zmniejszono także prędkość pocisku kumulacyjnego, więc tym bardziej trzeba tym walczyć na blisko. W zamian jednak Włoch zyskał parę rzeczy, na przykład zmniejszono mu rozrzut w ruchu. I przede wszystkim zwiększono dynamikę. Pojazd jest naprawdę dużo szybszy, ma większą moc na tonę i dużo lepszą prędkość obrotu. Muszę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy zagrałem tym pojazdem po zmianach, byłem w szoku, jak dobrze to jeździ. Oczywiście grałem jeszcze z Turbo, ale Turbo i tak zawsze używam na naszym serwerze europejskim. Dlatego, choć ta opinia może być zaskakująca, nie uważam, że jest tragedia. Uważam, że dalej można tym grać. Zresztą zobaczcie sami w bitewkach. I co my tu mamy? Mapkę dębina, losowanie na same dziesiątki i gram tym pojazdem z wyposażeniem, ulepszone celowanie, do tego wzmocnienie i eksperymentalne turbo. Turbo zawsze lubiłem na Minotauro, więc to raczej nie będzie dla nikogo szok i polecam je zawsze, zawsze posiadać. Ulepszone celowanie też się przydaje, ponieważ wiadomo, że to działo lubi siać kalafiorki, a no wzmocnienie wiadomo, miło nadrobi nam to zabrane HP. Teraz mamy 2250, więc no wciąż więcej niż przed nerfem. No ale moi drodzy, jak teraz z tym pojazdem zagramy? No to jest taki problem, ponieważ jak sobie tak popatrzymy, no rywale mają mnóstwo niszczycieli. To jest ogólny problem, jaki jest na testowym. Jest ciężko wykonać ruch, bo jedziesz i zaraz ciebie nie ma. No taka jest prawda. Przez to, że wszędzie są jakieś lufy wcelowane, no wychylasz i tracisz pół życia, więc jest to kłopot, ale staramy się jakoś wjechać do miasta, aby podjąć walkę z Isem czwartym. Isem czwartym, którego nie jest może łatwo przebić, ale jeśli się naprawdę przymierzy, no to jakoś to powinno pójść. I mamy tutaj naszego przeciwnika, dolna płyta dostał. On oczywiście nas też przebija, no bo widzi całą dolną płytę, ale jednak z naszym DPM-em powinniśmy móc tutaj z nim rywalizować. Niestety teraz skontował się. Ja go tak próbuję tutaj o, obrócić sobie widzowie. O, 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 Coś takiego. Super. I on tutaj wybiera błyskawicę. Nie dziwię mu się. Łatwiej będzie mu przebić błyskawicę. My go zdejmiemy w dolną płytę. Super. Zdjęty. I po lewej jest jeszcze wróg. Jest błyskawica. O, proszę bardzo. Chyba będzie z nią pojedynek. W kogo strzeli? To jest świetne pytanie. Wybrała mnie. A to dziadyka. No, 761. To jest mała odległość. I jako, że on zaraz przoduje, no to się skitramy, nie ma to tamto, na spokojnie. Ten IS-4 z lewej strony mnie zawsze jeszcze tutaj będzie martwił, dopóki nie padnie. TVP przyjechał, troszkę tutaj się robi niebezpiecznie, ale spokojnie, spokojnie. Błyskawica. Bez problemu, można ją w takiej sytuacji przebić, gościu pada. IS-4 coraz mocniej obrywa, już tam mu zostało ile, 500 życia. Kurde, łatwy strzał, zobaczcie, no taki naprawdę łatwy. Ale nie weszło. Chcesz strzelić, bo ja nie chcę ci zasłonić, to byłoby niefajne. No kolega też nie przebił. Mm, bo wieże. No to już jest takie miejsce, gdzie musiało nam swobodnie wejść. Nasza błyskawica jest obita, więc może kolego wypuść mnie teraz do przodu, żebym to ja coś tutaj zebrał. Nie chcę, żebyś to nam tutaj pufnął. Jako, już mamy pociski kumulacyjne, trzeba dobrze przymierzyć. No i z tym dobrym przymierzeniem, no niestety nie wyszło nam. O, teraz, ładnie. Yy, I co? Przed nami są chyba same papiery. Trzy lodówki gdzieś tutaj będą. Kurde, no No, na pewno jestem na strzał dla takiej lodówki z przeciwpancernego. Także trzeba trzeba uważać. O właśnie. A propos uważania, jedna lodówka już wykryta. Błyskawice teraz powinny się świetnie wykazać. Zobaczcie jak szybko kolega nam tutaj popłynął. Yy, no i... Jeszcze Bawok próbuje coś do mnie strzelić, ale na szczęście to mu już nie wyszło. Tutaj w sumie lepsze byłoby, tak mi się wydaje, przeciwpancerny, no ale już nie będę zmieniał. Co to było? Co to było? Widzowie, od koncepta, kurde, lodówka mi tu wszystko psuje. Co to kurka miało znaczyć? Muszę powiedzieć, że jestem teraz w ciężkim szoku. To co przeżyłem teraz mnie zmasakrowało mentalnie. Co to jest? Ty no kurde. Wiele rzeczy rozumiem. O, no, celowniczy nie żyje, to ja nie wiem, widzowie, czy ja tutaj już cokolwiek ustrzelę. Hmm, i co ja mam zrobić? I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Ja się bardzo zastanawiam teraz. Co ja mam tobie, pani Strv, zrobić za kuku? Hmm, błyskawica, tak, to chyba już jest... To też ciężki strzał, ale weszło, dobra, udało się. I mamy ostatni pocisk, dolna płyta. link, Niby dolna płyta. No tam chyba troszeczkę jednak w górną poleciało. No niewiele brakowało, żeby to weszło, no bardzo niewiele. Lodówka się świeci, a nie mam broni, no w takim momencie mega szkoda. Bo bardzo by się to przydało, Strv, no to jest mega trudny strzał. Wiem, jaka jest tutaj szansa na to, że wejdzie, no ale nie będę podjeżdżał, bo się obróci mnie skończy, a no mam bicie, więc no próbuję, no po prostu liczę na to, że to działo ym, nie zawiedzie mnie, da, da radę, na razie nie daje rady, może teraz błyskawice, ok, jeszcze zdjęta i strv już mi zniknął. Zrobiliśmy 4 fragi, 4600 uszkodzeń, w kilku momentach było widać, że działo no, nie jest najlepsze na świecie, ale to tak też było przed zmianami, więc to nie jest tak, że teraz to tylko tak strzela, przed zmianami było identycznie, więc trochę szkoda, że te pociski kumulacyjne jeszcze osłabiono i one są teraz takie mułowate. Też ten rozrzut przy obrocie kadłuba, nie mam pojęcia po co znerfili, no ale czy da się tym pojazdem robić dobre wyniki? No da się. Czy pojazd dalej może odbijać? Może, choć w tej bitwie za bardzo na wieżyczkę no po prostu nie grałem, bo fakty są takie, że wszędzie po prostu są te deki, więc jeśli ty nie wykonasz ruchu, to prawdopodobnie zrobisz mało, więc... Uważam, że taktyka nie była zła, no bo zrobiliśmy fajny wynik na te reszty. Także, jakbym podsumował zmiany w Minotauro, pojazd jest grywalny, pod wieloma względami będzie dalej problematyczny, ta skuteczność. Natomiast dzięki dynamice, której mamy dużo więcej, można lepiej nadążać za bitwą, a to jest bardzo ważne. No i potem wszystkim przechodzimy do Superkonia. W przypadku Brytola. Dalej możemy mówić o fajnej, przyjemnej konstrukcji, która zachowała swoje najważniejsze atuty, czyli opuszczanie działa, przyjemne, cenne działo, wciąż sensowny dp, no i dobrą żywotność, także jeśli ktoś lubił Super Conquerora za te wszystkie rzeczy, no to dalej będzie mu sprawiał frajdę. No wiadomo, będziemy teraz troszeczkę dłużej ładować, będzie minimalnie szybciej padać, no bo 100 życia mniej to jednak zawsze coś tam jest, ale wydaje mi się, że naprawdę jeśli chodzi o granie z Superkoniem, to dalej będzie bardzo dobry czołg. Delikatnie słabszy, przynajmniej z mojej perspektywy, od właśnie e5, o czym mówiłem już od dłuższego czasu, bo e5 i szybsza, e5 i lepszy DPM no i pancerz też bardzo porównywalny już. Moi drodzy. W tej bitewce zaczęliśmy sobie od przeciwpancernych, no bo tam Manticora, leopard, no to z golda nie trzeba. No ale teraz zaczynają nam się pojawiać troszeczkę takie twardsze pojazdy, więc przejdziemy na goldowe. Wiecie, twardsze pojazdy jak kołowiec, no to chyba jest logiczne, że kołowiec to twardszy, tak? To nie można go tutaj lekceważyć. Kolega nam tutaj totalnie zatańczył, nigdy w niego nie może trafić. Co jest? No w końcu go tam forzy wyjął, ale zajął mu to sporo czasu. No i co? Będziemy chyba musieli mocno nacierać, nacierać bo jest 4-0, duża przewaga i bitwa już kurde wygląda na wygraną. Niby się dopiero co zaczęła, a tutaj już mamy taką fajną przewagę. Niestety zostałem upolowany i dziabnięty przez koncepta, ale. Kurde, no powiem wam, że teraz żołnierzy to nie weszło. To był taki wydawało się łatwiejszy strzał, no ale nie udało się. Koncept. Na szczęście wystaje bardzo ładnie bokiem, więc możemy w niego strzelać tam skutecznie. Czy E5 jest z lewej strony? Nie strzela do mnie, więc zaczynam ją ignorować. Koncentruję się na błyskawicy, którą dobrze zawsze jest zdjąć, bo jednak jak pierdychnie za 8 stówek będzie lipan. Ale tutaj widać właśnie, że jak masz takiego super konia w dolną płytę przymierzy, to jest żaden problem. A przez to, że ten pojazd nie ma wieży, no to ciężko, ciężko tutaj jest na takie mapie się ustawić. Co. Błyskawicą na takiej mapce to na dole by można było stanąć, wydaje mi się. Wiecie? Jakbym był błyskawicą w tej bitwie, prawdopodobnie bym się skłaniał ku takiej wizji, aby stanąć tam w D1. No ale w tej konkretnej bitwie to by mnie wtedy otoczyli rywale. <laughs> ale tak, no wydaje mi się, że tutaj na środku taką błyskawicą będzie ciężko. Tak, tak, tak typuję, no bo wiecie, no jeszcze też taki super doświadczony na niej nie jestem. No i w takiej ekspresowej bitwie, no to co, moi drodzy. Demecz wpada, oczywiście wpada, wpada, może nie będzie to tyle co kiedyś, ale może do czwórki dobijemy, jest czwóreczka zrobiona, Minotauro jest po drugiej stronie, więc tam to raczej się nie uda już dojechać i tutaj kolega nam manewruje, ale bez problemu go trafiamy, mówię, to działo jest dalej fantastyczne. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, jakby działo popsuli, że nie wiem, stałoby się jakieś niecelne. No teraz za zero, kurde. Musiałem w złym momencie to powiedzieć. Ale gdyby działo popsuli, no to bym panikował. Ale że działo jest dalej mega fajne, no to dalej z Supercloniem będzie się po prostu opłacało grać. Więc zobaczyliście, moi drodzy, dwie bitwy. Pojazdami po zmianach. Jeszcze z takich pojazdów nieomówionych został nam Panzer 7. Ale tam trzeba troszeczkę więcej pogadać, bo tam się sporo pozmieniało. No ale nie będę też ściemniał. No, z Pancerem 7 jest taka sytuacja, że to, co najważniejsze w nim, no to kurde, nie zostało poprawione. Czyli przeładowanie zobaczcie E5, troszeczkę więcej na tłuka. No to jest właśnie to, że E5 i szybsza, i troszeczkę lepiej może strzelać. Więc czekam na Wasze komentarze. Jak wam się to widzi, jak wy widzicie właśnie super konia i Minotauro w tym momencie w World of Tanks? Z mojej strony to oczywiście tyle. No i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa pa.